Znaczy, no, znaczy, jeżeli nie chce, to nie musi rzucać na samo flankowanie, da bonus, ale... Okej. Wiesz co, to myślę, że można zrobić, pogodzić obie opcje, że Reyna flankuje, a ten, a Alvaro idzie do nas. Dobra, będziemy... tak, tak najsensowniej. Przepraszam. Można nawet uznać, że miasta Reyna idzie razem z nim, za to jej drony, bo ta chyba będzie z dron akurat rzucać. Czyli w sumie zarówno Adzie, jak i Kevin mają po jednej dodatkowej kości od NPC-ów. Tak. No i plus jeden od działań flankowczych, jakkolwiek by tego nie nazwać, Reyna. Ja sobie nawet daruję ten rzut, bo... No dobra, to Adzie i Kevin. No dobra, ty rzucać z najlepszego, czy... Nie ma znaczenia? Rzucaj, wiesz co, bo chyba musimy to już tu utrzymać. I zatrzymać. Mam jakiegoś NPC? Tak, no masz tak. Jednego NPC, ja mam jednego NPC. I bonus? Miejscu jest 5, tak, 6. Pointów, łącznie to wszystko jest plus 5, plus flankowanie działania flankowcze Reyny, czyli łącznie sytuacyjny bonus plus 6. Okej. Okay. No okej, chyba nie mają szans. Okej, to jeszcze tak pro forma. Zobaczymy, że będę miał lepszy wynik. Tut. 6, 8. Nie będzie ci łatwo. Ho, ho. No. Znaczy, jedyną szansę musieliby rzucić dwie szóstki. Hmm. Mam na to trzy szanse. Mniejszą polą kości, ale jednak. A nie, to powinno być plus 9 bloku. Przepraszam. Co? A nie, czekaj, 6, 2. Tak, plus 9 powinno być. Nie, czekaj, 5. A nie, dobrze, nieważne. To jest dobry wynik, sorry. Jezus Maria. Przepraszam. To podejrzewam, że tak, że były trzy fale. Jedną łatwo odparliśmy, druga była taka ogromnie zmasowana. Już tak na ostatniej nodze ja ledwo przytrzymałem, a później... Ale drugą... Nie, ale tą trzecią na 17 to ogarnęła Andzia. Tak, bo ogólnie rzecz biorąc... w sumie tak wprost było powiedziane, że Andzia wzięła trochę dłuższy odpoczynek, natomiast reszta, znaczy pewnie miała jakieś tam w międzyczasie dostawy kofeiny, jakichś zastrzyków adrenaliny i tak dalej, ale znaczy nie, te zdążyły się tylko w tej turze ruszyć z arsenału do choke-pointa. Tak, że i tak czy jak dla większości to się zbliża powoli 40 któraś godzina działań dosyć intensywnych i stresogennych. Ale... Ja jestem na mocnych narkotykach, więc spoko. W komunikatorach, czy też nawet przez system PA odzywa się głos Unity. Wprowadzane ostatnie poprawki. Proces zakończony za... ...2 godziny 59 minut 58 sekund 57 sekund. Rozpocząć procedurę ewakuacji. Rozpoczęto procedurę wyłączania ostatnich systemów. Ogólnie takie komunikaty padają. To jeden pierdolenie. Ogólnie rzecz biorąc, to zwycięstwo sprawia, że no nie, AI nie ma
nie wyrobi się w czasie do centrum kontroli, żeby to wszystko zatrzymać albo zepsuć. Czy nasi NPC zaczynają swag zbierać? No to co byli w stanie, od razu w czasie przygotowań, trochę teraz tutaj, że jest takie paniczne, znaczy paniczne. Szybkie bieganie w lewo, w prawo, ładowanie na kolej magnetyczną, ewentualnie korzystanie z teleporterów, jeżeli jeszcze są odpalone, aczkolwiek to są takie ostatnie chwile, bo resztki energii, jakby ktoś spojrzał na zewnątrz, to to słońce, które jest pod stacją, które zasilało, jest bardzo małe, jakby powoli zanikało jak taka gasnąca świeczka. I po prostu jego resztki były wsysane przez tą stację jako odkurzacz. No to co, ruchy. Kitty, wiem, że się dobrze bawisz, ale nie ma już takiej potrzeby. Czeka na ciebie nowy statek. Pią, pią, pią! Czekaj, powiedziałeś nowy statek? No tak, no przecież po to tu przyleciliśmy. Moment, ale to zdążę jeszcze zrobić parę pium-pium, zanim będziemy w... Mechanicznie ja już nie robię rzutów, bo to nie ma sensu, bo inaczej jak się AI nie wyrobi. Czy na wystatek dalej będziemy nazywać Credibility? Tak, ale chodź tu. Tak, Booker zagrzewa swoją ekipę. Czy much more problems. Dobra ludzie, zbieramy się. Może nam odpalą trochę tego słagu, żeby nam starczyło na... Znaczy tak, śmieję się trochę. Przez następny okręt. Nie chcemy tutaj umierać. Jazda. Dobra, wiesz co, ja bym powiedział tak, że zostawiamy te roboty... te zwykłe roboty bojowe. Że zostawiamy, żeby tutaj zatrzymywały. Żeby jeszcze dodatkowo opóźniły. Czy możemy zabrać te specjalne roboty ze sobą? Specjalne? Te zaawansowane roboty. Jako swag, scrap, okej, ale nie będą działać tak jak teraz poza stacją. No okej, dobra. Przynajmniej dopóki Reina i Ed się do nich nie dobiorą, tak? To w tym momencie jak na szybko, to chyba ile pretech salvage'u z tego zdążymy wyciągnąć z tej stacji, bo to jest też jednostka walut, o ile pamiętam, do robienia itemów. Nie? Możliwe, że tak. Teraz nie pamiętam. Dobra, a co ze statkiem Bookera? W sensie, umówiliśmy się, że zostawia go i wszyscy lecimy na Credibility? On siedził, jebie mnie statek, jak chce żyć. Dobra, ale wzięli z tego swojego statku wszystkie swoje rzeczy, że tak powiem, nie? No. Tych dwóch ćpunów i reszta ekipy, która nic nie robiła przez te dwa dni. Ćpuny raczej nie pomagały, reszta powiedziała, nic mi się tłumaczyć jak. No, dobra. To się wycofujemy, jeszcze tam w centrum kontroli, wszystko minujemy, wiesz... Długa seria spawania drzwi. Tak, ogólnie rzecz biorąc... Zostawiacie za sobą korytarze i pomieszczenia przepełnione pożarami, dziurami po eksplozjach. Nie sprawdziliśmy, czy jest ten akwapark. Jezus. Czy możemy z Jackiem jeszcze zrobić szybkiego teleporta po stacji? Jesus fuck. Mam priorytety. Przepraszam, co straciliśmy, bo nie usłyszałem. Ten akwapark. Cholera. No, będziesz miała inny. Może kiedyś.
zawsze. Dobra, to chyba będę spokojnie przerzucić na... Ale jak ściągam ten hełm do kontroli robotów, to przybijam Jackowi jeszcze jednego żółwika, bo w sumie dwa dni mnie supportował. Rozumiesz, tak, że oboje wyglądamy jak zwłoki, tak? Znaczy ma wory pod oczami mimo wszystko i... Ostatnim razem, kiedy mieliśmy taką serię, to było w akademii. Nie sądziłem, że to mnie znowu spotka. Walcząc z morderczym AI. Wory, ale się szczerze. Dla was to wojna, dla nas to sesja. Szczerze, nie sądziłem, że damy radę. Nie. Ale może chyba jednak ze wszystkich możliwych rzeczy, jeżeli ktoś ma dać jakąkolwiek szansę przeciwko temu wszystkiemu, no to chyba wy, my... Chyba biopsynika może. Ja mu kładę rękę na ramieniu i mówię, my. Bo jest część drużyny, prawda? Biopsynika może tylko tyle. Ugh. Ale wiem, że to jest skuteczne, pokazuje na ten narkotyk dragi, które brałaś, ale... Bez kurwa przesady. Uważałbym z tym. Potrafię uzależnić. Jak się uśmiechać? Pun, ja się uśmiecham jak ćpun. Mam takie czerwone oczy. Taki zbyt szeroki uśmiech. Szerszy niż zawsze. Oj tam, oj tam. I chowam do kieszeni tą resztę dragów, która została. Znam się w sumie... Co rzucić, co by było sensowną kością na stwierdzenie, ile jest Salvage'a. Bardziej to ja bym się zastanowił, że musimy spierdzielić stąd. A łup możemy później, znaczy, bo jeszcze musimy stąd wylecieć. Znaczy tak, no w sensie tak czy siak podejrzewam, że część dni jak się szykowaliście na ostatnią falę, no to coś tam było. Deklarowałem przecież, że przygotowujemy się do szybkiej ewakuacji. Z częścią rzutu, jak przygotowywaliśmy stację do obrony. To prawda. Jeżeli chodzi o mechaniczną jednostkę, prawo nie deklaruję jakby ile to jest konkretnie rzeczy, bo już nie chcę. Natomiast tak jak już wszyscy zbierają się w okręcie. Znaczy tak, przede wszystkim jak wchodzicie do hangaru, w którym jest Unity, to część owoców, zwłaszcza Booker, ma takie zaraz, tyle czasu, a przecież to wygląda jak... Znaczy jasne, fajny, ładny, dobre kształty, widać, że nówka sztuka. Wait, jest różowy. Nówka sztuka nieśmigana, ale to wygląda jak... coś w rodzaju mojej klasy? I jak się przygląda bliżej... O kurwa, to jest nieźle zakamuflowane. Po czym Unity się odzywa... wprowadzam ostatnie działania, zapraszam na okręt. Będzie czas na przedstawienie wszystkich możliwych możliwości w późniejszym terminie. W tym momencie Kitty będziesz potrzebna
Statek posiada narzędzie do szybkiego do wydostania się z tej sytuacji bez przystawiania się na ostrzał, ale do tego potrzebne są twoje zdolności pilotażu. Nie chcę się konkretnie. W każdym razie ogólnie rzecz biorąc, środek siedzi się jak psu jajca. W sensie jest wszystko nówka sztuka, pełny utylitaryzm, jest miejsce dla załogi, jest cała masa najróżniejszych pomieszczeń do różnych działań. Ej, a możliwe, moja kabina została taka sama? Słucham? Moja kajuta kapitańska. Jeżeli chcesz. Tak. Może wiesz, że Unity gdzieś tam chybkiem, ale bez na razie nie zwracać na uwagi, tak twierdzę, że cóż, są priorytety. Jednym z późniejszych, później będziemy dyskutować na temat utrzymania okrętu i tak dalej. Teraz skupmy się na rzeczy najważniejszej. W sumie powinienem. I ucieczce, tak? Kartę okrętu wszyscy powinni widzieć. Dobra, ogólnie rzecz biorąc. Wiem, wyświetlisz ją? No, zmieniłem. W sensie, że charakter sheet okrętu powinien być widoczny. W każdym razie, my do tego dojdziemy. W każdym razie, Kitty. Tak jak twój wujek. Jaka długa lista rzeczy. Tak jak twój wujek mnie prosił i na co się zgodziłam, aby zapewnić tobie bezpieczeństwo i twojej załodze, w związku z tym, na co się porywamy, jeszcze będziemy walczyć, dołożyłem wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo temu okrętowi i tobie. I zainstalowałem wszelkie możliwe moduły, żeby ukrycia nas jak najlepiej przed potencjalnymi wrogami i tymi, którzy chcieliby odebrać nam ten okręt. Są także pewne modyfikacje. I cóż, jedno z nich będziemy musieli, żeby nie ryzykować ostrzału na zewnątrz. Mhm. Zazwyczaj okręt ma wbudowane przeciwwskazania, blokady, które nie pozwalają mu dokonać skoków w nadprzestrzeń, kiedy jest zbyt blisko ciała planetarnego bądź innego odpowiednio dużego obiektu. Istnieją możliwości, żeby to obejść. Ale chcę skakać stąd? Tu gdzie? Tu gdzie siedzimy? Tak. Ta stacja i tak jest. Odejdzie w relik, jako w relik przeszłości. A właśnie. Zniszczenie. Zaprogramowałaś samodestrukcję? Chyba Reyna zrobi. Tak? To już mamy przygotowane? Że jebnie? Znaczy, nawet jeżeli nie Reyna, to jebnie i tak czy siak, bo Unity będąc podpięta do stacji, przy okazji zbierając dane. To na pewno dała jakieś tam przekazania energii, żeby zdestabilizować reaktor, jak będziecie wylatywać. Boże, ten statek to potwór. A? Tak, koszt utrzymania raz na 6 miesięcy, jakieś 1,5 miliona. W każdym razie... oczywiście skakanie w tej pozycji jest groźniejsze i bardziej wymagające, ale pomimo i czujesz, bo wiesz, że przez te dragi, czujesz, że przez te kamery na statku na kajucie tak oceniają cię. My child doing drugs. Dlaczego to poszło? Ale wierzę, że nawet w obecnych okolicznościach twoje umiejętności będą wystarczające, żeby odpowiednio wprowadzić okręt w metawymiar i wyprowadzić nas, cóż. To jest właśnie kwestia koordynatów.
czy... Skaczemy teraz prosto do waszej bazy na Paniagord. Jednym z modyfikacji, które zainstalowałem, pomijając sensor mask, który może sprawić, że radary będą widziały nas nie jako krążownik, a jako coś mniejszego. Jest także coś, co nazywa się Q-Ship Cladding, co sprawia, że bronie są zamaskowane i dla niewprawnego oka, oglądającego nawet bezpośrednio fizycznie, ale mimo wszystko w odległościach kosmicznych, ciężko stwierdzić, że faktycznie jesteśmy okrętem, tak jakby nie patrzeć, trochę wojennym, aczkolwiek proszę, nie próbuj się ładować w wielkie bitwy. Ten okręt budowałem pod kątem, cóż, naszych celów, żeby po cichu dostać się jak najbliżej do naszego rodzeństwa, znaczy do mojego rodzeństwa. Okej, ogólnie rzecz biorąc tak, macie koordynaty, mieście sprawdzone na przygotowania, więc tutaj będzie rzut z poziomem trudności 11 na pilot. Rzadko Kitty go robisz, ale w tym momencie... Dobra, Kitty strzela swój najbardziej creepy narkomański uśmiech. Już na takim kraju. Tak, powiem, że Jack jest w kokpicie i tylko ma... A Jack słyszał to całe tłumaczenie, to ma Boże, takie... Boże, się tak uśmiechał! Chyba tak, trochę uśmiech, trochę trzyma palców na sadę. Takim bardziej jeszcze gości sknie. Ojej. Twierdzę, że Andzia też tam jest. Lekko się też słaniając na nogach, mimo tej chwili odpoczynku, którą miała po drodze. Ja się nie słaniam, ja się bardzo, bardzo uśmiecham. Tak, wiem. Ale tak podchodzę do Kitty, kładę jej rękę na ramieniu. You can do it. Bardzo powoli odwracam się w twoją stronę i patrzę tymi czerwonymi oczami. Takie przykrwione, chamskie. Ja zresztą mechaników biegnę robić Scottiego. A czy mam wytrzeźwieć Kitty? Czy jak ją wytrzeźwię, to ona natychmiast padnie głową na... Powiedziałam, że w tym momencie może skraszować kompletnie. No, ja tak, teraz jestem bardzo wydajna. System strainy brała jak cukierki. A, też właśnie, nie mogę, bo ma system strainy na maksa, jasne. Nic mi nie możesz zrobić. To było takie proporcyjne, Kevin jako impostor. Dobra, w każdym razie Jack tam jest głównie, bo tak podejrzewa, okej, okay, czyli będzie potrzebował mojej pomocy, więc jeszcze tego jednego raporta mam, żeby przychody? Zrobić reroll, jeden. coś. Na pewno czy do nas? Nie skaczmy do nas. Może w jakiś bieda system? Moment. Jak ona mówi o tym Paniagordzie, ja robię znaczy, taki to nie szybki zwrot kronika. Tylko... No. Tak, ale jak wygląda sytuacja w naszej bazie? Bo oni ją tam zostawili i w sumie co tam się działo, jak oni odlatywali? Niech kochanie powiedz mi wszystko. No tłumaczy, że w międzyczasie jak nas nie było, no to robi jakieś przygotowania tam, dokupywali z kasy, którą zdobyli. Którą on wam generował, to jakieś tam bazowe zabezpieczenia, jakieś lepsze ogrodzenie, jakieś tam miny, pułapki i tak dalej. No nikt nie atakował, znaczy było trochę spięć, na pewno była większa obecność wojsk świetlistych, bo mimo wszystko jakieś tam nieznane okręty się pojawiały, jakieś tam próby podjazdowych starć były. No ale... Że tak powiem, tak jak zostawialiśmy bazę, to istniała, tylko... O kurde, od tego wszystkiego to też mi się trochę śledzenie czasu zmieniło, więc nie, możliwe, że nam ponad tydzień minął, albo blisko dwóch, odkąd ostatni raz widzieliśmy naszą bazę na Paniagordzie. No, dlatego moja propozycja jest, żeby skakać jak najdalej od
specjalnego frontu wojennego. Odpocząć chociaż kilka dni, spróbować zebrać jakieś informacje, co się dzieje w normalnej przestrzeni i na tej podstawie dopiero decydować o kolejnych krokach. Ej, może skoczymy do tej... Dobra, czy mi się tylko wydaje, czy była taka knajpa kosmiczna, jakaś stacja benzynowa, czy coś takiego, gdzie był ten książę, który sprzedawał info, ten Bart, nie? Nie kojarzę stacji. Taka stacja znaczy, możliwe, kosmiczna, nie? Nie, że planeta. Ale on się potem pojawia, on sobie podróżuje. No, ale była jakaś taka knajpa. A czy jest spora szansa, że ta stacja, jakiego spotkaliście, to ona już nie istnieje? Bo nie wiem, czy to było przed Anwari, w sensie przed kosmiczną Australią. Aha, to było na początku. Tak, to było przed kosmiczną Australią, tak. Ja tam mieliśmy outro, że ją rozwalili. A czy outro tamtej sesji było, że barki były tam, dawno, dawno temu, na orbitalnych ruinach. Natomiast w wieściach z galaktyki, jak się dowiecie od księcia, to że właśnie tą Ajak-9 ktoś wykorzystał jako pocisk kinetyczny i rozjebał jedno z miast na kosmicznej Australii. Czyli mówi, że ktoś tam po prostu poprawił okolice. No, trochę tak. Tak, ale na pewno znamy więcej jakichś takich kosmicznych knajp. W zasadzie kompletnie bezpłciowe, bezstronne miejsce. Pytanie techniczne. Czy każdy skok z tego miejsca jest uznawany jako znana trasa? No, dlatego powiedziałem, że poziom pewności jest 11, a nie wyżej. Dobra. Dobra, zdecydujmy najpierw, gdzie skaczemy, zanim rzucę, nie? A może w pobliże to tego jest bardziej system wojskowy. Jakbyśmy skoczyli w pobliże i zebrali dane, co się dzieje na tej planecie i jakby co, to wylądujemy tam u nas w bazie, jeśli nic się nie rozjebało? To może w pobliżu enklawy? Nie jestem do tego pewna, bo oni wiedzą, że tutaj tworzyliśmy jakąś broń. Pomyślałam o tym, ale mogą wpaść na to, że ten statek jest tą bronią? Jeśli mnie to zobaczą i Andzie, Kevena? Będą zadawać pytania? Pewnie widzisz resztki niebieskich. Wiemy w ogóle, jak bodzy niebiescy dostali w pierdol? Tak. Dobra. Tak to znaczy bardzo, czy tak to znaczy wiemy? Tak to znaczy bardzo. Ogólnie jak dolecicie i przynajmniej, nie wiem, na jakiś czas nieduży, ale nadal w downtime posiedzić na zbieranie informacji, na to szybko do was dotrze, że niebiescy nie są kompletnie rozjebani, ale ledwo uniknęli lokautu. Znaczy tak, pamiętam, że myśmy tam mieli motyw, że info, że dostali ciężki wpierdol, nas tak jakby mijało, bo akurat lecieliśmy z dala od ich terenów, nie? Tak. Znaczy możemy teoretycznie skoczyć do tego systemu, gdzie jest pana Gjord i zanim wylądujemy, rozeznać się w sytuacji, a w razie czego stamtąd spierdalać. I tak czy siak zawsze skacze się na obrzeże systemu niebezpośrednio. No właśnie. Dobra. Gorzej, jeżeli skoczymy tam, a akurat wpierdzielimy się w kosmiczną bitwę zaraz po kosmicznej bitwie. To wyskoczymy. Ktoś mi może pomagać? Czy jakiś patent? Mogę ci zrobić aktualny masaż. Jest taka planeta 0705. I ma taki Abandoned Colony i Trade Hub. Reina, jakby co, to... Ale nie wiem, czy tam kupowaliście dane, żeby wiedzieć kompletnie, jak mógł lecieć. Nie. Dobra, skoczmy na skraj, panie Gordu, i zdobędziemy info. A tymczasem proszę mnie masować. Na co to jest rzut, jeżeli pomagam, robiąc masaż Kitty? Perform. A nie bardziej survive w tej sytuacji? Perform... Bo fix! No.
Miksa to na Rejna. Znaczy, Rejna może... Okej, powiedzmy, z jakiegoś powodu od Noł może podejść jako wiedza... Albo Tok! No nie, znaczy, jeżeli mówimy konkretnie o masowaniu, to Noł. Tak, mogę rzucić Stoka, bo będę cię ten... przekonywał, że tak naprawdę, że dasz radę. Tak, nie jesteś zaćpana, dasz radę. Dokładnie. Dobra, tak też mogę to powiedzieć. Nie, rzucę z Nołem, bo chcę zrobić ten masaż. Dobra. Tak, patrzę silnikowi prosto w oczy. Lekcja masażu to był jeden z tych przedmiotów, co Adzia wzięła jako zapisy dodatkowe. Chyba nie. O. Albo nie. Oblała ten fakultet. Chyba jednak nie. Dobra, a mechanicznie nadal ktoś jeszcze inny może próbować. Mogę robić tego topczakowego kolecia, co zawsze ma napierdalać 110% mocy na silniki. O, okej. Warp 4, panie spoko. Tak. Warp 2, sir, that's to them slow. Warp 3, sir, that's to them slow. My technicznie na tym statku mamy nawet piątkę. No. Tak. Zastanawiałem się, ojeju, nie mamy... chcę dać opcję, że jakby kibica podkręcać ze swojej zdolności pod szóstkę, bo jest taka opcja, żeby przykręcić, skrócić dystans, no to jej zostawiam. A jak mogę to zrobić? Teraz nie możesz. Teraz nie, bo teraz to rzucaj kurde przeciwko. Ogólnie rzecz biorąc, to jest modyfikacja, no dobra, to podbija poziom trudności skoku, bo... Nie, teraz. Sekunda, czy teraz pierdolę wody? Spajer. Chce się Starfarera wezmę? Nie. Chodzi mi o... A, trimming the course, to znaczy, że przebijasz go szybciej. Tak jakby, że mechanicznie traktowane jest, jakby miałaś teraz pagrawę najwyżej, to podbija poziom trudności o dodatkowe 2. Tutaj nie jest to potrzebne na razie. Więc... O. No dobra. Ogólnie rzecz biorąc, jak wbija dane, silniki się aktywują i sekwencja do tej pory bywało tak, że jak aktywowaliście silnik, no to był czas, żeby spokojnie wprowadzić dane, obliczenia i tak dalej. Tutaj było robione wszystko na strasznego szybciocha. Ale tak, jest taki moment, że Jack trzyma rękę na ramieniu Kitty. Robię taki głębszy wdech. Jak Kitty już wszystko wbiła i jest w zwolnionym tempie, tak jej ręka idzie w stronę przycisku, dużego czerwonego przycisku albo innego, żeby wcisnąć, że skaczemy i wszystko dookoła w 200 metrach zostaje zniszczone metawymiarowymi mocami, a okręt znika. To Jack unosi rękę, wypuszcza powietrze, będzie dobrze. I w tym momencie czujecie, jak jesteście przez moment rozciągani. A tak? Przez moment jesteście rozciągani i po chwili wszystko dookoła was zmienia się w te wielokolorowe barwy meta wymiaru. Czy tylko ja w tym momencie miałem ten skojarzenie z Spaceballs? Nie. Ja miałem skojarzenie z tym odcinkiem bodajże Family Guy'a, jak spufowali Star Warsy. I tam wejście w nadświetle. O, a co to 4-20? Co to 4-20? Krążownik będzie... pancernik wroga będzie bardzo mocno uszkodzony, ale... Co? Wpierdoliliśmy się w niego? Przeżyli i zdążyli zrzucić na tyle dobrze, że wyskoczyli w czasie. Natomiast cała reszta okrętu, która tam była, poszła w piździec. W sensie jak stacja wybuchła. Tak. Z jednej strony chciałbym powiedzieć, że wszyscy są aż zaskakujące wyniki, aż za piękne, ale z drugiej kurwa... Tak, ogólnie rzecz biorąc, część mocą wygląda jak po ciężkiej imprezie, to znaczy w jakichś pokojach po prostu ludzie po prostu walają się na kanapy, albo po prostu tam gdzie stoją, padają ze zmęczenia, o coś się opierają i idą, znaczy albo przymykają oko, albo po prostu padają nieprzytomni, po prostu mają taki mocarny sen.
Niektórzy przed tym po prostu tak ledwo się staczając. Jest barek. Że prawdopodobnie część NPC coś podjebywała, robiła przez te dni wycieczki po różnego rodzaju obiektach relaksacyjnych, więc jeżeli coś tam zostało, to nawet nie patrzą, czy coś jest szansa, że to może być troszeczkę przeterminowane, bo na przykład było trzymane w złych warunkach, albo ta konkretna lodówka padła i... Wait, czy oni wypiją nasze tysiącletnie alkohole? Oni też zbierali słag. Reina jakby co na komsach, tylko melduje utratę przytomności. Nie budźcie mnie. Ja siedzę na mostku i dotykam wszystkich nowych części. Po prostu muszę wszystko smacać. I póki tego nie dotknę, to nie zaspać. I pada nieprzytomna. Praktycznie gdzie stoi. Ja się pytam, gdzie są łazienki i czy mamy wannę, bo potrzebuję mniej więcej 7 godzin. Tak, znajdzie się. Możliwe, że nawet są jakieś bajery w stylu, że jak komputer, gdzie jest to, to na ścianach czy na podłodze pojawiają się takie LEDowe światełka, które robią za kompas, gdzie dojść. Tak, to ogólnie rzecz biorąc, Andzie będzie można znaleźć po kolejnych elementach jej kombat uniformu rzuconych po drodze. Kinki. O kurde. Tak, ogólnie rzecz biorąc, jest taki moment w sumie. Z ciekawości. A że jest to z ciekawości, rzuć Kitty na fizykal. Czy co, namacanie statku? Czy wytrzymasz przed utratą przytomności? Czy będziesz macała, czy padniesz? A, to jest takie... Tyle nowych rzeczy... Znaczy, kojarzysz ostatnio myśl, tyle nowych rzeczy. I... ogólnie rzecz biorąc... Błogi... Zaśliniłaś sobie maskę rozdzielczą. Tak, Bogi sen no, i jest szansa, że ktoś znajdzie właśnie pelikulinę, która po prostu zemdla w siedzeniu i... Ogólnie rzecz biorąc, bo jest bardzo szybko, stosunkowo w kilkanaście, kilkadziesiąt minut po prostu większość osób, jeżeli nie wszyscy, to padają nieprzytomni, idą spać albo strzelają sobie drina, żeby się upić i po raz pierwszy od 48 godzin następuje błoga cisza nieprzerywana ostrzałem, tylko chrapaniem Kitty, hukiem eksplozji, tylko chrapaniem Kitty, nawet nie słychać dźwięku silnika, bo raz, że reaktor jest trochę od... to jest większy okręt, mimo wszystko, a dwa, że to jest zaawansowana technologia, więc silnik pracuje wyjątkowo cicho, więc... towarzysze, załoganci, sojusznicy, których nie do końca spodziewaliście, razem udało się wam przetrwać nawałnicę, którą sprowadziła na was AI. Można liczyć na to, że ta utrata tych sił, które na was rzucił, zaboli ich działania, przynajmniej przez jakiś czas. Ale z drugiej strony, po tym co pokazali, nie ma żadnych wątpliwości, że maszyny są obecnie największym zagrożeniem i kto wie, w jaki sposób mogą, będą w stanie eskalować i nie wiadomo, jakie mają zdolności przerobowe, jak mogą odbudować te siły i czy tak naprawdę potrzebują zrobić, że jakie mają rezerwy. Niemniej, te dywagacje o szerszym obrazie geopolitycznym odpływają na razie wam na dalszy plan. Gdy już jakby odpływacie świadomością, to zostaje tylko satysfakcja, radość, ewentualnie inne emocje związane z tym, że... Czeki w kieszeni! Przeżyliście
tym, co się dzieje, byliście już w paru dosyć ciepłych, gorących sytuacjach. Ale tu jest... Jako drużyna wspięliście się na najwyższą górę. Nie, to nawet nie było w pierwszej trójce. I udało wam się nie spaść. Powiedzmy, no, żyliśmy, że zginęło... dwa razy martwa. Jako drużyna to chyba było jedno z najgorszych. Jedna osoba zdradziła, druga chciała zabić kapitana. Bez jaj. Ja, i zginęło ogólnie 500 innych osób, które nam pomagały. Chciałem przypomnieć o kosmicznej Australii. Kosmiczna Australia była kurwa gorsza. O. To, tylko dlatego, że siedzieliśmy bezpiecznie w środku super opancerzonej stacji bojowej. No oczywiście, że tak. Ale to, wiesz, nie zmienia to faktu, że kosmiczna Australia była gorsza pod każdym kurwa względem. Wiesz co, jakbyśmy ten... Jest to dlatego, że głównie tego nie odgrywaliśmy, jak się napierdalaliśmy na liniach frontu z tymi, Tak. Nie, bo się nie napierdalaliśmy fizycznie. Plus teraz wszyscy mniej więcej wiedzieliśmy wszystko o sobie, a na Australii Kitty kompletnie nie ufa Kevinowi, nie? Tak, jest sporo słagu, wypełnia wasz przestronny luk. Rzeczy do przedyskutowania. Ale cóż... To była sugestia, że możemy przedyskutować to. Tak, zapewnijcie sobie przyszłość. Jakąś przyszłość, jaki kształt przyjmie, jeszcze nie wiadomo, ale jak przyszłość jest lepsza niż brak przyszłości, gdybyście nie mieli tego okrętu. Realnie usypiamy z... ratujemy galaktykę. Uii. To tak powiem, Reina ma ten... zamiar teraz najbliższe parę dziesiąt godzin przespać. Tak, ogólnie rzecz biorąc, podejrzewam, że najwcześniej jak osoby się będą budziły, to tak 12-16 godzin. Ej, bez jaj, ja chcę się obudzić jak najszybciej, muszę zmacać ten okręt. No, nope. Muszę wszystko wiedzieć na temat tego okrętu. No to będziesz musiała poczekać. Kurwa! W każdym razie, jak sobie wcześniej przeliczałem, to tak. O lucie na razie nie chcę dyskutować, bo nie mam głowy do tego, żeby teraz zastanawiać się nad potencjalnymi kwotami. Zresztą od razu powiem, że sporo rzeczy to już będzie dywagacja, komu to sprzedać i jak, żeby nie ryzykować niechcianych oczu, więc rzuty na trade się przydają. Natomiast jeżeli chodzi o expy, no to jak liczyłem ilość sesji plus rzeczy i tak dalej, no to z samej historii wchodzi... Znaczy powiem tak, ogólnie wchodzi expo w 24, czyli wszyscy powinni mieć 30 na 54 expy. Tak. Więcej. Nie. Więcej. Nie. Mój goal? Dotrzeć do kuźni i ogarnąć statek. A no to mów z jakiego powodu, a nie, kurde, więcej, no... Bo nie miałam karty otwartej i teraz to otwarłam. Także, no tak, mój... tak. Ile ekspów? Bo... Chyba 24. Czyli to zmiana. Dobijasz do 30. Czyli z tym much golem... more than that. Dobra, to I wszyscy mają w takim razie... To wszyscy mają w takim razie 35 na 54. Okej. Okay. 35, okej. Okay. Tak, 35 na 54. Teraz pytanie, jaki cię progres na moich potencjalnie golach, czyli nauczyć się jak robić maintenance, misja prywatna, co się odpierdnie czas Aegis. Czy to miało jakiś progres w kontekście REN? Jeżeli przyjmujesz to, że te wszystkie wizje, części pamięci, które widziałaś, i w sumie tak to opisywałem tą markę, jeżeli dobrze pamiętam, że ona próbowała cię zniszczyć mentalnie tym, że pokazywała, że to ty, w sensie no ty, nie ty, zainfekowałaś system. Czy inaczej, Reyna może w to wierzyć, nie wierzyć, natomiast ty jako gracz no masz obraz sytuacji. Więc tak. No dobra, czyli z tego. Okej, czyli jeszcze inaczej.
Wszyscy mają 40 na 54. Okej, okay, to mi się mogę zamknąć. Tak. Potem mam nauczyć się, jak robić maintenance i wytwarzać i modować TL5 oraz artefakty. Podejrzewam, że nad tym będziesz mógł popracować na następnej sesji, bo raz, że będzie zadowolenie ze stacji, dwa są narzędzia i miejsce do pracy nad tym. Salvage, Jezu, ludzie. Jeżeli dobrze rozumiem, brak na walę 29 jednostek, a 2-3 jednostki wystarczają, żeby robić amunicję, która teleportuje się przez ściany. Bo to są mody do broni specjalnie, co tam bodaj boosty do trafienia czy obrażeń robią. Tylko wymagają już pretechu, nie? Oslo, ten kawałek jest piękny. Zapomniał i tak stwierdziłem. W sumie to ma dobre wajby na outro, zwłaszcza tego arku. Tak. Ja ogólnie o nim trochę myślałem bardziej w kontekście, co by było, jeśli doszłoby do TPK, ale w tym kontekście też jest spoko. Tak, nie, ogólnie rzecz biorąc, to nie jest satysfakcjonująca sesja. Być może ta część kosmiczna mogła być troszkę bardziej dopracowana. Ale za to część walki w stacji była bardzo fajnie zrobiona, moim zdaniem. Dla mnie była frustrująca, bo efektywnie wymagała rzutów 10 i wyżej na kostkach. A je trudno po prostu statystycznie uzyskać. No i co z tego? Temu mówię, to było frustrujące. Aż tak potężny przeciwnik. Co to jest? Raczej sobie Znaczy i tak sobie z nimi poradziliśmy. Przecież oni w ogóle nigdzie nie weszli. W sensie przeze mnie w ogóle nie przeszli. Ani na górze jak byłam, ani na dole. W sensie poczułam się przez chwilę totalnie OP. Zastanawiam się nad inną rzeczą trochę. Znaczy tak, czy... zgodzę się z tym, że mógł być inny fokus na walce kosmicznej, czyli dać więcej transportowców, a... No... Mniej tur? Nie, w sumie tak, myślę o całej tej walce w bazie już i... Ogólnie rzecz biorąc, nie rozumiem, Maverick, dlaczego twoim zdaniem była frustrująca. Oczywiście, jeżeli chodzi o część losową, to była stacked against us by design, ale z drugiej strony wydaje mi się, że mieliśmy do wyboru przynajmniej kilka różnych taktycznych decyzji, za pomocą których mogliśmy sobie poprawiać szanse na naszą korzyść. Na przykład kto gdzie broni, gdzie się grupujemy, gdzie mamy najlepsze bonusy i tak dalej, i tak dalej. Kiedy wykorzystujemy przerzuty, kiedy wykorzystujemy bonusy z NPC-ów. Szczerze powiedziawszy, nie odczuwałem tego zupełnie, nie licząc momentu, w którym właśnie NPC zaczęli dawać te defustki. No tak, to był dobry pomysł akurat. Ale też plus jeden od Jacka w kilku momentach było cenne. Tak, przy czym to też wynikało chyba po części z tego, że ten bonus zmienił się z czegoś stałego na coś, co możemy swobodnie przydzielić. No tak. Nie określaliśmy tego na początku. Szczerze powiedziawszy, też nie do końca czaiłem, jak działały te boosty na tych AI, bo w checkpointach na starcie miały boosty plus 7, pod na kawałek dalej miały plus 4, mimo że teoretycznie łatwiejszy teren. Zanim zajęło przebijanie się. No co, zmieniali kombinację, nie zawsze musieli mieć
najbardziej optymalne. No tak, ale to tak bardziej wyglądało do tego, że ty to przydzielasz w zależności od tego, jak nam idzie obrona. No to sprawiałem takie sus wrażenie. No tak, Dryl. No i tak trzeba by... O Jezu. Gdzie są misje zaktualizować? Aż jak chcesz jakiejś pomocy, to no, jak najbardziej się zgłaszam. Mam jakieś idee, ale to jest... No, nie wiem, że następna sesja to bardziej mniej będzie... Bardziej będzie dyskusja, znaczy tak, ogarnięcie się, przedyskutowanie co dalej, w ogóle omówienie tego wszystkiego, co się odjebało, dowiedzenie się, co się dzieje, no i zdecydowanie, co robić dalej. Reina będzie chciała się... Właśnie, czy Sani w tym naszym Extended Med Bayu będzie w stanie... wszczepiać te cyberwary nam, jak je gdzieś kupimy. Tak. No już wyciągnęła ten mój. No... O, jakby ktoś go chciał, to ja sobie zachowałam kabelki. To był ten centrum medyczne na stacji, ale... Tak, tak. Medbaya macie na statku. No i Advanced. Chociaż ma Medbay tutaj mechanicznie to... Ej, w sumie... Kurde, w sumie Bryl, nie chcesz tego mojego cyberware? Nie, bo ja mam straszny, niski ten... Dex? Constitution? Nie, Constitution mam strasznie niski i zajęłoby mi to cholerę system strain'a. Ja mam teraz 7 w system strain'u czy coś. Constitution? Constitution, a system strain zależy od Constitution, więc... No. Tak? No. Tak. Ma chyba wartość dokładnie taką jak Constitution. Tak, jeden do jednego, bo Kona... Znaczy nie modyfikator, ja mam 10, atrybut, no? Masz 10, no to masz 10 system strain'ów. No, a ja mam 7, no. Więc... Szczerze powiedziawszy, ja bym się zastanowił, bo... Ale nie wiem, czy miejsce bym miał. Chcę mojej postaci, nie wiem. Ale... Chcę zwrócić uwagę na to, że mamy jeden fajny system. Ten... Psionic Anchor Point. Że... Jeśli się podepnie pod to psionik, to może robić... Łączyć się ze statkiem swoimi mocami. Nieważne od tego, co się dzieje. Na przykład możemy się teleportować na statek z całego systemu gwiezdnego. Właśnie coś kojarzyłem, że to cię mocno boostuje. Anyway, jest workshop. Zważywszy, że podróż i tak będzie chyba trwało minimum jeden dzień. Tutaj więc będę w końcu mógł wam boostować sprzęt i rzeczy. Może Adia weźmie tego Twitchloka. Wtedy do shoota będziesz. Też to, Paul? Co jeszcze raz? Nie słuchałem was przez moment, bo zobaczyłem na Reddicie wiadomość, która wsadziła mi mózg. Okej. Okay. Co? Masz ten mózg z powrotem? Nie jeszcze, muszę się najpierw podzielić. Blaku, Brylu.